Dziś po raz kolejny odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka poświęcone sprawie propagandowej aresztowania 2 września ubiegłego roku 753 kibiców Legii Warszawa. Co bardzo istotne, spośród tej grupy tylko 8 kibicom postawiono cięższe zarzuty, pozostali otrzymali zarzut udziału w nielegalnym zgromadzeniu. Zapytany zastępca prokuratora generalnego na temat tego, jak przebiega śledztwo w tej sprawie, odpowiadał bardzo ogólnikowo, że dopiero są przesłuchiwani świadkowie, ale mamy informacje bardzo precyzyjne, że sądy uchylają środek zapobiegawczy w postaci zakazu stadionowego, czy też w postaci dozoru policyjnego. Wnosimy z tego, że jest to potwierdzenie naszej tezy, którą od początku przedstawialiśmy, że ta akcja miała charakter ściśle propagandowy. Chodziło o to, żeby pokazać skuteczność policji, przy czym ta sytuacja nie była adekwatna do zastosowanych metod działania. Nie było tam zagrożenia bezpieczeństwa, zadziałano w sposób prewencyjny, aresztując tak znaczną grupę kibiców. Z całą pewnością wśród 753 osób znalazły się osoby czysto przypadkowe, a więc tutaj mieliśmy do czynienia z nadgorliwością służb państwowych. Zresztą znamienne jest to, że wówczas pan wicepremier Schetyna mówił o walce, jak to określił, z bandytyzmem stadionowym. Teraz już nie zabiera głosu, przysyła na posiedzenie komisji swoich zastępców. Widać, że bardzo trudno przyznać mu się do porażki. Istotne jest również to, że kilka tygodni później, po tym wydarzeniu, został przedstawiony rządowy projekt ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W tym projekcie oprócz szeregu przepisów słusznych zawarto także 2 bardzo kontrowersyjne. A więc po pierwsze przepis umożliwiający sprzedaż i podawanie alkoholu na stadionach. No jest to sprzeczne, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co wcześniej mówiono o tym bandytyzmie stadionowym. Jeżeli rzeczywiście jest niebezpiecznie na stadionach, no to wprowadzanie piwa na pewno nie stonuje tych nastrojów, a wręcz przeciwnie, je zaostrza. I drugi bardzo dziwny przepis to tak zwany zakaz klubowy, w odróżnieniu od zakazu stadionowego już obecnie funkcjonującego. Otóż zakaz stadionowy to orzeczenie sądu o tym, że osoba, jeżeli złamie prawo, nie może uczestniczyć w imprezach masowych. Zakaz klubowy będzie zakazem, który będzie orzekał nie sąd, ale organizator imprezy masowej, i bez możliwości odwołania się do sądu będzie eliminował z udziału w imprezach masowych osoby, które złamią regulamin. Zaś sam regulamin jest tylko i wyłącznie napisany, stworzony przez samego organizatora imprezy masowej. Także w tej sytuacji może dochodzić do nadużyć. Zwracaliśmy na to uwagę. No niestety póki co te 2 przepisy skrajnie złe nie zostały wyeliminowane. Liczymy na to, że może jeszcze w pracach Senatu uda się tę ustawę naprawić. Natomiast jeśli chodzi o wydarzenia z 2 września, to oczywiście będziemy monitorować przebieg całej sprawy i prawdopodobnie złożymy wniosek o kolejne posiedzenie, żeby zbadać przede wszystkim to, czy nie doszło podczas tej akcji do złamania prawa, bo nie mamy wątpliwości, że była to akcja propagandowa, ta akcja z 2 września ubiegłego roku. Natomiast jest pytanie o to, czy służby państwowe zachowywały się w sposób praworządny. Jeszcze dzisiaj odpowiedź na to pytanie nie padła. Będziemy ponownie o to pytali wtedy, kiedy ku końcowi będzie zmierzała już procedura śledcza.